Porque yo soy vuestra madre, la que era falta de la paz, la postillora, que te ama todo el tribalto, que el dragón trata de devorar la palabra del Señor. Pytał Pan o czyściec, o pomocy duszom czyśćcowym. Bardzo mocno żyłem tą ideą. Byłem związany z resztką zakonu założonego przez świętego dzisiaj ojca Stanisława Babczyńskiego, Marianów Białych. Ale po tym, co otrzymałem z nieba ostatnio, jestem przekonany, że w tej chwili ofiarowanie się za grzeszników świata i modlitwa za nich jest czymś priorytetowym. Bo tu liczy się każda sekunda dzieląca nas jeszcze od sądu ostatecznego, na którym staną wszyscy mieszkańcy ziemi. A kiedy już przejdą te 3 dni ciemności i ktoś wejdzie do nowego świata, wtedy nie będzie już na świecie tych problemów dzisiejszych. Nie zostanie na nim ani jeden jakiś ateista, grzesznik, odstępca, którego by trzeba było ratować. I najważniejszym dziełem Kościoła ocalałego na ziemi będzie właśnie wspieranie czyśćca. Jeżeli jednak ktoś teraz już swój krzyż ofiarował na dusze czyśćcowe i modli się, może dołączyć śmiało tę intencję za grzeszników świata, ponieważ, jak powiedziałem, u Pana Boga nigdy nie jest za dużo, nigdy nie poprosimy Go o zbyt wiele, ponieważ On jest wszechmocny. I On sam już podzieli te nasze ofiary, modlitwy, jak sam uzna to za słuszne. Jestem przekonany, że ci, którzy będą teraz musieli przeżywać straszliwe oczyszczenie świata, migawki tylko z niego były mi dane. Ogień spadający z nieba, jak krople deszczu. Cała półkula północna pokryta śniegiem i lodem. Przypuszczam, że będzie to zima nuklearna. Kiedy pyły z wulkanów, z wybuchów atomowych pokryją niebo i słońce, będzie jak włosienny wór, jak mówił Pan Jezus, to wtedy będą straszliwe mrozy i cała półkula północna będzie zamrożona przez jakiś czas. Widziałem żołnierza chińskiego wchodzącego w drzwi mojego domu. Był głodny, chciał, żeby go nakarmić. Widziałem też wybuch bomby atomowej w Persji. Wtedy to nazywało się Persja, a dzisiaj to jest Iran. I skoro mi to zostało pokazane, chociaż żadne słowa temu nie towarzyszyły, czy przynajmniej ich nie pamiętam, to kojarzę to wydarzenie z wybuchem III wojny światowej, która będzie niewątpliwie atomowa. Gdybym więc żył na Ziemi i usłyszał, że bomba atomowa wybuchła w Iranie, to bym już nie miał najmniejszej wątpliwości, że to jest początek III wojny światowej.
Jak się przygotować do tych wydarzeń? No, przygotowanie duchowe najlepsze, to pisałem o tym. Polega to na przygotowaniu się dobrym do spowiedzi generalnej, spowiedzi z całego życia. Jest moja broszura temu poświęcona, spowiedź generalna, którą każdy może w internecie sobie przeczytać. Daję panu Pawłowi. Tak, mi podamy. Tak. Ale też jakieś przygotowanie materialne. Śmieli się ze mnie i właśnie członkowie komisji biskupa, że zachęcam ludzi do robienia zapasów. No ale mogą tak tylko śmiać się ludzie, którzy nie mają świadomości straszliwego głodu, który się zbliża. A ten trzeci jeździec apokalipsy na czarnym koniu to nie żarty. Wyobraźcie sobie, że nastąpił popłoch. O, to łatwo. Jedno jakieś wydarzenie, jakaś bomba. I ludzie rzucają się do sklepów. Po jakichś dwóch dniach sklepy są zupełnie opustoszałe. A tych zapasów to nie starczy wiele wtedy dla ludzi, no bo co tam, ktoś złapie jakąś torebkę czegoś i ucieknie z sklepu. To niewiele. Już teraz magazyny z żywnością są puste. Nie miałoby sensu liczenia się z tym, że zostaną one zaopatrzone obficie. No i tak, jesteś w mieście. Nie masz sklepu. I co? Masz tylko lodówkę i jakieś tam szafki, parę torebek. Jak to zjesz, to po kilku dniach myślisz, co tu dalej robić? Trzeba brać plecak i iść na wieś. I tu ogromne rozczarowanie. Okaże się, że wieś, podobnie jak miasto, żyła z tego sklepiku jednego, drugiego, czy też z transportu żywności z miasta, bo mieli samochody i zaopatrywali się w mieście. No i teraz nie ma zaopatrzenia. Wieś jest absolutnie pusta. Nie ma zwierząt, nie ma krów, świń w oborach, nie ma niczego. I co wtedy zrobicie? Przyjdzie tylko głodować, bo nie ma nawet do kogo ręki wyciągnąć po pomoc. No więc dopóki jeszcze ta wojna nie rozpaliła się, bo myślę, że ona już wybuchła, tylko ludzie jeszcze o tym nie wiedzą, warto coś zrobić i nie śmiać się z tego, dopóki nie ma popłochu. Ten popłoch także spowoduje inne zamieszanie. Padnie komunikacja przez internet, przez telefon. Oczywiście nie będzie prądu, to już samo za siebie mówię. I co wtedy? Z myślą właśnie o tym, co się zbliża, warto sobie wydrukować pewne rzeczy, bo one zostaną. A to, co mamy w komputerze, no na dysku zostanie, ale jak nie będzie prądu, to też nie uruchomimy tego komputera. Z telefonu nie skorzystamy. A druk pozostanie i można wtedy go odczytywać spokojnie, nawet z zamieszania, i dzielić się z innymi, apostołować. Daję więc panu Pawłowi swoje publikacje odnoszące się do parucji. Jest ich sporo. W formacie PDF można sobie wydrukować, a nawet taki PDF chyba można skopiować na dysk, tak? Na CD. Można wyślij, tak? Jak ktoś ma tę możliwość, skopiować i pójść z tym do drukarni i zamówić 10, 20 czy 100 broszur. Na palabra, Señor.